Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Castlevania Lords of Shadow. Naszym następnym celem jest Agartha. Agartha was once one of the greatest cities of the ancient world, but it didn't take long to fall under the onslaught of the Dark Lord. The lichens were innumerable and the city was razed to the ground. The necromantic wars, as they were known, destroyed the advanced technologies that the Agartians had closely guarded. Eventually the Titans fell, and then the people were massacred one by one, or were turned into beasts, subservient to their new conqueror. None now remain to tell the tale. No to zobaczymy, co tutaj się podzieje. O. Oh. Taka niewinna dziewczynka. Wait. O, proszę, proszę. Kto by się spodziewał? Ona pobiegła tamtędy. It's impossible to climb up here, you'd better find an alternate way. A, czyli jednak będę musiał tędy przelecieć. Myślałem, że tam może jak trochę pobłądzę, to znajdę jakiś kryształ czy coś, ale chyba jednak nie bardzo. No tu pewnie będzie zwój. Dear Lord, please help me find a way through this cruel city. I have been your faithful servant, good, honest and decent. I have seen creatures ride the backs of wargs that appear almost tame under their control. How can this be? Please God, show me the way to do this so that I may continue on my quest to reunite the world with your heavenly kingdom. Amen. Dobra, nosacze pokonane. Tylko gdzie ja chcę iść? O, to jest pytanie. Czy się będę męczyć z nimi? Skoro jeden sztylet załatwia sprawę. Gdzie on biega? Dobra, tutaj też nic nie będzie. O, ale tu już coś może być. Chociaż niekoniecznie. You can't jump this distance on your own. Ah.
No okej. To już wiemy. Ah, get a running. Double tap the movement keys to run. Ah. To ci dopiero zabawa. Tam coś mamy. You need to be stronger to push this statue. Come back later when you... Aha. No dobra. Więc na chwilę obecną jestem tak troszeczkę, można by powiedzieć, przyblokowany. Chociaż niekoniecznie. O, proszę. Shadow Magic Gem. Dawaj nosacza. No, spierdziela przede mną. A tutaj już byłem przecież, no dokładnie. Wychodzi na to, że muszę po prostu najzwyczajniej na świecie iść tędy. W sumie przecież ona mi pokazywała, że mam tam iść, więc... O, kolejne widzę. This city is a labyrinth, but I deduce one may find the path by careful selection and patience. I have searched many a nook and cranny. And found gems and items that will no doubt prove useful later on. I have also been able to stock up on silver daggers, which are particularly useful against the Lycan. Dobra. Nie można zaskoczyć, serio? No dobra, mam nadzieję, że tutaj wyskoczy ten większy kolega, żeby móc przeskoczyć. Chociaż... Nie, tutaj nie da rady się tego chwycić. No dobra, jakbym ruszył z powrotem. Czyli... Tutaj. Wyskoczy jeszcze jeden. Wyskoczy. Dobra.
Znowu jakieś przyszłe? A to bardzo dobrze, bo zbieram sobie punkty z doświadczeniem przecież. Zawsze lepiej mieć, jak nie mieć. No dobra, tylko już mogę wykończyć. Co to mnie przyblokowało? Nie ma. Weź ty wypieprzaj. Znowu będziemy ujeżdżać. Nie chcę być inaczej. Tam bym musiał zeskoczyć. Co tu jest? Tu nic. Tutaj nic za bardzo też nie ma. Co nie zmienia faktu, że tu coś jest. Bym się śmiał, jakby zeskoczył na dół. Many areas are here are blocked, but I have discovered the cave trolls are effective for breaking gates and barriers. If one hits a troll hard enough, it'll be stunned and one can then tame and use it for one's own purposes. I wonder if you can tame any other creatures. Że nie mogę zbrojkować na swój własny, że tak powiem, koszt, to ja wiem. Mogę wskoczyć na górę, żeby znowu tam zrespić jakiegoś trolla, chyba. Otóż to. No, nie da się w ten sposób. Co ty robisz? Gabriel. A już, no okej. To idziemy rozwalić bramę.
Dobra. Okej, to na górę możliwe. Albo tu na dół, o. Co my tu mamy w tym woreczku? To są dagersy, czy co, o co chodzi? Czemu ty tego nie otwierasz, typie? A, bo nie mogę więcej dagersów nosić. Niech będzie. Rozwalajmy sobie kolumny. Gdzie teraz? O, okej. Niedźwiadek. Czy tam warg, nie wiem. Zwołek zwał. Tu coś jest? Nie ma nic. I hop. To ci dopiero przygoda. Trochę droga tak typowo naokoło, no ale... Aha, ja miałem tutaj... O Boże Święty. Dobra. No to trochę słabo, żem zrobił. Ciekawe, ile się teraz będę musiał wracać. To coś jest. No, da się zejść. Całkiem sprytnie rozwiązane. Dobra, no jeszcze raz musimy się z niedźwiadkiem ponawalać. Jak to z automatu zabije. Dobra, dawaj go. Jeszcze tych sobie tu porozwalamy. Dobra, teraz możemy sobie biec. Hmm.
No teraz mi się już nie przyda, nie? Tak myślałem. Ups. A, i koniec, okej. Okay. 1/2 z życia i zielony dżem. A zielony to nie wiem już czego to jest. Bo zielony to jest życia, a czerwony to jest magia? Nie wiem. W każdym razie no trochę tych skill pointów tutaj zdobyłem, więc... Można by coś sobie najzwyczajniej na świecie wykupić. Light Flash. Asynchronous block with light magic is activated will detonate a flash of magical light that will blind nearby enemies. The first attack made against a blinded enemy will inflict bonus damage but will remove the effect. No dobra, coś innego. Tutaj nic, tutaj upgrade do gilotyny. Tutaj Direct Heavy Combo. To się przyda. Dobra, nic więcej nie wykupię, bo mam 270 skill pointów. Kolejnym naszym celem będzie Dark Dungeon. No i to nastąpi w kolejnym oczywiście odcinku. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.